Święta, święta. Nie, no to już było w zeszłym roku. Ja tak zaczynałem rekolekcję. Właśnie, to było w zeszłym roku. Tak, zawsze. Święta są co roku i zawsze coś jest nudnego. Co jest nudne w święta? Na przykład, nie wiem, te same kolędy w telewizji, te same reklamy, te same... Te same pytania od rodziny. Ten sam rodowód. Ja nawet kiedyś miałem pomysł na taką książkę, poradnik. Jaki poradnik? Nie wiem, 100 pomysłów na najczęściej zadawane pytania przy wigilijnym stole. Nuda. To już było. Ale czekaj, gościu, jest kolejka. Pytanie, ale teraz... Nie, teraz... Czy podczas tych świąt, tych, które teraz będą, możemy przekroczyć jakąś tą nudę, czy może się wydarzyć coś naprawdę niespodziewanego? Tak jak w rodowodzie Pana Jezusa. O który moment Ci chodzi? No, to ja Was pytam. Jak w trzecim odcinku wspomnimy Abrahama, to Ty nie przejdzie, słuchaj. Musimy jakąś nową postać, a czy już faktycznie nie, no, tam przełamał nudę? Łukasz mi tu od tygodnia mówi, że rodowód to jest najnudniejsza Ewangelia. Ja się z tym nie zgadzam. Ja bym tego bronił, w ogóle jak lew. Ale faktycznie ma takie swoje momenty, gdzie już czekasz, aż będzie to do przesiedlenia babilońskiego, żebyśmy mogli skończyć. Natomiast są tam takie postaci, o których nic nie wiemy. Tam jest Eliud, Sadok i paru innych, o których w ogóle nic nie możemy powiedzieć. No to pytanie, czy jest sens mówić? Ale może jest. Właśnie są tacy zwyczajni. No. Tak jak w naszych rodzinach? No, są takie postacie, o których wolelibyśmy nie mówić, albo pomijamy, mamy za mało informacji, albo chcielibyśmy w ogóle nie pamiętać. No, na przykład. Jakiś wujek zapomniany z Ameryki gdzieś tam. O, to jest ciekawe, bo jak przyjrzymy się dokładnie tej postaci, wygrzebiemy jakiś życiorys jej, się nagle okaże, że ten wujek może być, nie wiem, żołnierzem Napoleona, który zrobił coś tam, zdobył jakiś tam skarb. No to nagle nasza historia odżywa. Jeśli w Ameryce, to raczej nie. Myślę, że Pan Jezus, jak sobie tak przeglądał, kogo tam ma w rodzinie, to nie wiem, to zatrzymywał się dłużej nad postacią Rahab albo Tamar. Myślę, że Pan Jezus... No to są kobiety, które... Był z tymi postaciami przez całe życie. W końcu jest Bogiem. W końcu siedział przez 30 lat w domu, no to musiał coś robić, nie? To też chyba nie było za wesołe. Myślę, że się wtedy nudził. No. Z matką przez 30 lat. Znaczy, ale z Maryją. Z Józefem. Z Maryją, no ja rozumiem, błogosławiona niewiasta, ale ten. Ale mimo wszystko, siedzisz 30 lat w domu i czekasz, no właśnie. Czy on wiedział na co? No pewnie wiedział. Ale potem jak zaczniesz stary, to... Ja bym mógł nawet 100 lat posiedzieć z Maryją w domu. Wyznanie. Piękne. Zapisz gdzieś to tam. Do kolekcji maryjnych cię wtedy zaproszą. Coś powiedział. Ale no dobra, przy tej nudzie, nie? To jakby... No faktycznie tak jest, nie? Że święta się są powtarzalne. To jest zawsze to samo. Jest zawsze ta sama genealogia. Te same 12 potraw na stole. No może coś się zmieni, ale tam... No, to jest kwestia tam rodzynki w kutii, czy brak rodzynek w kutii. Wiadomo, że jak się siądzie przy stole, będą faktycznie te same pytania. No i prawdopodobnie te same historie od tych starszych członków naszej rodziny. No a mimo wszystko jakoś to kultywujemy. No to czemu? Na coś liczymy? A nie macie wrażenia, że co święta to jednak jesteśmy coś inni przy tym stole? Że niby te same pytania, te same osoby, ale jakby już może odpowiedzi trochę czasami inne. Ja mam takie jakieś wrażenie, że to jakoby pokazuje, nie? Że też w jakim jesteśmy miejscu w naszym życiu, że może czasami jest lepiej, może czasami jest gorzej, może czasami mam się czego wstydzić, a innym razem wręcz na odwrót, że mam się czym pochwalić. I w tej takiej nudzie świątecznej to myślę, że najlepiej to się odzwierciedla i pokazuje. Poza tym u mnie w domu na przykład był ten zwyczaj, że się zostawiało zawsze puste miejsce dla jakiegoś niespodziewanego gościa. To też jest taki element otwarcia na coś nowego, na niespodziewane jakieś oczekiwanie takie, które jest z tyłu głowy. Żeby przełamać tą nudę świąteczną. Oczywiście nikt nigdy nie przyszedł, ale taki element jest. I bo ja tak sobie myślę, że same święta, w ogóle to co się dzieje, nie? W rodowodzie Pana Jezusa, w tym momencie, kiedy zjawia się tam Pan Jezus właśnie, to on nawet zmienia szyk, ten rodowód, że jest, który zrodził i potem jest, że Józef, który był ojcem Maryi... Mężem Maryi. Ojcem, przepraszam. Był mężem Maryi, z której narodził się
Jezus, że to jest jakaś zmiana. Ja w zeszłym roku, jak pisałem kartki z życzeniami, to zacytowałem kogoś, kogo imienia nie pamiętam. Gdzieś to przeczytałem, bardzo ładnie. Tam on napisał, że ta noc, w której narodził się Chrystus, nadeszła jak tysiące innych nocy, ale na zawsze podzieliła świat na przed i po Chrystusie. A to była, wiesz, jakaś jedna z tysiąca nudnych nocy. Dla pasterzy nudnych, dla pokolenia Dawida nudnych, dla... No. Czyli nawet jak będzie nudno przy stole, to można się z Panem Bogiem w tej nudzie spotkać, nie? No może to będzie ta noc, która podzieli czas na przed i po. Nie? A przypomnijcie sobie, co mówili Żydzi do Pana Jezusa, kiedy był w Nazarecie. A my Cię znamy, wiemy, że jesteś tam synem Józefa, tam z Maryją jesteś wspólnego. Mówili nudy, nie? Co Ty nam nowego możesz powiedzieć? I myślę, że to też jest takie w naszym życiu niebezpieczeństwo, że widzimy kogoś i możemy od razu go zakwalifikować jako kogoś nudnego i nie chcemy go wcale poznać, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. A ja kiedyś słyszałem takie kazanie, że... Nudne? Nie, bardzo fajne akurat, wyłamie się trochę, ale tam był taki wątek, przeżyj te święta w taki sposób, że chociaż one będą takie same jak w zeszłym roku, to jednak przygotuj się do nich w taki sposób, jakby one miały na zawsze zmienić Twoje życie. No. Może to jest jakaś rada na te święta, aby przygotować się na nie, ale zupełnie nie planując za wiele, pozwolić siebie zaskoczyć, otworzyć się na jakąś nową osobę, zostawić może dwa talerze przy wigilijnym stole i kto wie, może nagle z jakiejś nudnej postaci w naszym życiu, która się kręci wokół nas, zrodzi się jakiś prawdziwy bohater. Prawdziwy bohater życia, jak do dowodu Pana Jezusa. Bo myślę, że oni wszyscy byli po trochę bohaterami. No. No tak.